U20 gigantyczna sensacja w meczu Polska-Anglia. To ogromna niespodzianka. Kropka meczu drużyn do lat 20 reprezentacja Polski pewnie wygrała z Anglią. Na listę strzelców wpisali się rezerwowi Radosław Gołębiowski i Łukasz Łakomy. Pap Zbigniew Meissner, Polak Bartosz Taylor i Nathaniel Ogbeta z Anglii. Później Harvey Cartwright popełnił fatalny błąd przy próbie wybicia piłki. Filip Szymczak wpadł w pole karne, a następnie uderzył prosto w golkipera rywali. 25. Minucie przed szansą stanął Tyler N., który nie trafił w światło bramki. Ozdobą pierwszej połowy była akcja Jamesa Mcateego. Wychowanek Manchesteru City przedryblował trzech obrońców i zdecydował się na strzał. Maksymilian Tkocz w ostatniej chwili interweniował. Po zmianie stron podopieczni Mariusza Stępińskiego przejęli inicjatywę. Na pierwszego gola trzeba było czekać do 55. minuty. Łukasz Łakomy precyzyjnie dograł z narożnika boiska i Radosław Gołębiowski strzałem głową wpakował piłkę do siatki. 5 minut po tej sytuacji Polska miała dwubramkową przewagę. Karol Struski uruchomił podaniem Patryka Szwedzika. Napastnik dynamicznie wbiegł w pole karne i przełamał ręce bramkarza Anglików. Wynik mógł być wyższy, w doliczonym czasie Łakomy zmarnował znakomitą okazję. Polska U20 niespodziewanie wygrała 2-0 z Anglią. Po końcowym gwizdku drużyna Stępińskiego wskoczyła na 5. miejsce w tabeli turnieju 8 narodów. Synowie Albionu plasują się na 7. pozycji. Polska U20, Anglia U22, 0. 1-0, Radosław Gołębiowski 55. 2-0, Patryk Szwedzik 60. Składy. Polska, Marcel Lotka, Bartosz Taylor, Aleksander Paluszek, Kacper Łopata, Maksymilian Tkocz, Mateusz Żukowski, Arkadiusz Pyrka, Karol Struski, Jakub Kałuziński, Olaf Kobacki, Filip Szymczak. Anglia, Harvey Cartwright, Nathan Wood, Clinton Mola, Adji Alese, Kane Kessler, Tyler N., Leighton Clarkson, James Mcatee, Tyrhys Doulen, Nathaniel Ogbeta, Sam Greenwood. Sędzia, Damian Sylwestrzak. Czytaj także. Przyjaciel opowiada o stanie zdrowia Cezarego Kucharskiego. To tylko kwestia czasu. Nie wszyscy usłyszeli Michniewicza. Selekcjoner rozbawił rzecznika. Polub piłkę nożną na Facebooku. Zgłoś błąd.